Wracamy do tematu konkursu na dyrektora Suwalskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W poniedziałek na naszej antenie pojawiła się informacja na temat przebiegu i wyniku konkursu na dyrektora tej placówki. Okazało się, że w przekazanej nam informacji pojawiły się nieścisłości. W trakcie naszej ostatniej rozmowy poświęconej rozstrzygnięciu konkursu na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wkradł się mały błąd w mojej wypowiedzi związany z tym, że uzyskałem informacje, które niewłaściwie zrozumiałem, za co pragnę serdecznie przeprosić widzów telewizji Suwałki i wszystkie osoby zainteresowane. Do konkursu zgłosiło się dwóch kandydatów. Komisja konkursowa w wyniku rozpatrzenia ofert stwierdziła, że jeden z tych kandydatów nie spełnia wymogów formalnych, by być przesłuchanym w tym konkursie. Drugi z kandydatów został przesłuchany, ale ostatecznie komisja stwierdziła, że nie rekomenduje go do zatrudnienia, ponieważ głosowanie 12-osobowej komisji wyglądało w ten sposób, że 4 osoby zagłosowały za tą kandydaturą, 4 osoby zagłosowały przeciw tej kandydaturze i 4 osoby wstrzymały się od głosu. Zatem faktem jest, że ten konkurs ostatecznie nie został rozstrzygnięty. I również faktem jest to, co powiedziałem, że prezydent miał tutaj do wyboru dwie drogi. Ponowne ogłoszenie konkursu bądź powołanie wskazanej przez siebie osoby na 10 miesięcy. Dzisiaj temat nowego dyrektora placówki został zamknięty. W piątek prezydent Suwałk podjął decyzję w sprawie obsadzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Skorzystał z możliwości powołania takiej osoby na 10 miesięcy bez przeprowadzenia konkursu. Tą osobą jest pani Agata Jagłowska-Wasilewska. Swoje obowiązki będzie pełniła już od 1 listopada i do końca sierpnia przyszłego roku. Pani Agata Jagłowska-Wasilewska jest nauczycielem, pedagogiem pracującym w szkole podstawowej nr 11, ale również prowadzącej zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, zatem zna doskonale tryb i funkcjonowanie tej placówki.